Dzień dobry Państwu. Dziś moim Państwa gościem jest Jacek Lebiedziński, prezes WIK, koordynator akcji Zmieleni we Włocławku, niedawny kandydat na prezydenta tego miasta. Witam serdecznie. Kłaniam się. Witam Państwa. Panie Jacku, w ubiegłym tygodniu prezydent miasta zbierał śmieci na stadionie przy Lesiu na Zazamczu. Nie było tam Pana? Czemu? Czemu mnie nie było? No miałem, wie Pani, swoje zajęcia. Ja wspólnie z żoną prowadzę przedsiębiorstwo, także mnóstwo czasu mi to zajmuje, bo chcę to robić po prostu dobrze, tak jak od 26 lat, wie Pani, robię to. A wie Pan, czemu o to pytam? Tak. Pytam, ponieważ w swojej kampanii wiele czasu i wiele uwagi poświęcał Pan tematowi śmieci w mieście. Mhm. Odnosiłam wrażenie, że jest to dla Pana bardzo ważne, więc myślałam, że jeżeli już taka akcja z samym prezydentem w naszym mieście będzie zorganizowana, to będzie Pan zainteresowany. Bardzo ważne dla mnie są, w cudzysłowie, śmieci, ponieważ ja śmieci, proszę Państwa, traktuję jako produkt. Dla mnie śmieci są produktem. Na śmieciach wszyscy na świecie bardzo dobrze zarabiają. Dlaczego rozmawialiśmy kiedyś, tak? I Pani mnie utożsamia, powiedzmy, gdzieś tam z ustawą śmieciową. Bo ja wielokrotnie się wypowiadałem w mediach, że we Włocławku na absurdalnym zupełnie poziomie jest wprowadzona ta ustawa. Negowałem zupełnie wszystko, co zostało wprowadzone właśnie we Włocławku. To, czym zajmuje się, powiedzmy, dzisiaj Saniko. Ja opracowałem program, harmonogram wprowadzenia tej ustawy w mieście na zupełnie innych zasadach. Powiem Pani jeszcze jedno. Olbrzymim dramatem jest dla mnie i dla wielu mieszkańców wprowadzenie tej ustawy. Do czego ona doprowadziła w mieście? Do wzrostu cen przede wszystkim praktycznie o 100%, jeżeli porównamy jednoosobowe gospodarstwo domowe. O 100%. Plus narzuciła jeszcze na mieszkańców dodatkowe obowiązki. Będzie Pan startował w konkursie na prezesa Saniko? Na prezesa Saniko? Czy będę startował w konkursie? Nie, Pani, pani redaktor. Dlaczego? Wie Pani co? Powiem Pani. Musiałbym się zapoznać szczerze, w tej chwili Pani odpowiem, ze specyfikacją, powiedzmy, konkursową, jakie ewentualnie osoby mogą startować na prezesa Saniko. Ja nie wiem, czy spełnia Pan wymagania konkursowe? Spełniam wymagania konkursowe. Chciałem brać, wie Pani, również miałem, no, można powiedzieć, jeżeli Pani dobrze pamięta, taki fajny pomysł na spółkę Baza swego czasu. Jeszcze w 2010 głośno mówiłem, czym powinna zajmować się spółka Baza i jak to powinno być prowadzone. Tam niestety w tym konkursie, powiem szczerze, chciałem wziąć udział w tym konkursie, ale było doświadczenie hotelarskie, którego jakby nie posiadałem, ponieważ żadnego hotelu jakby nie prowadziłem. Choć nie twierdzę, żebym tego nie umiał, ponieważ prowadzenie działalności gospodarczej, ta branża jest branża hotelarska, to jest właśnie prowadzenie działalności gospodarczej. Czyli uzależnia Pan swój udział, ewentualny udział w konkursie na prezesa Sanika od wymagań konkursowych? Myślę, że od wymagań, chociaż wie Pani, z tego co obserwuję na dzień dzisiejszy, jak ewentualnie są przydzielane, czy tam wygrywane konkursy na prezesów, to obawiam się, że małe są moje szanse z uwagi na to, że nie należę do żadnej opcji politycznej. Tak? Ale przecież teraz podobno wszystko jest odpolitycznione. Wie Pani, Pani obserwuje, myślę, ten rynek i Pani również doskonale sobie zdaje sprawę, że ja nie wiem, czy wszystkie, tak? Bo aż tak bardzo nie śledzę tych konkursów, ale te, które mnie interesują, bezpośrednio stanowiska obsadzane są członkami partii politycznych. Ja niestety do tej partii, do żadnej partii nie należę i tutaj marne moje szanse dzisiaj, podejrzewam, na piastowanie stanowiska prezesa spółki miejskiej. Poparł Pan
tuż przed drugą turą wyborów obecnego prezydenta Marka Wojtkowskiego. Ostatnio na jednym z portali czytałam taki artykuł, w którym to autor pytał, co z osobami, jaki jest los tych osób, które poparły wówczas obecnego prezydenta. Chciałam pana wobec tego zapytać, czy jest pan zadowolony ze swojej decyzji? Odnośnie poparcia? Pani redaktor, zawsze uważam, trzeba jakby wyrazić swoje zdanie i wyrazić swoją opinię. Nie wolno stać w rozkroku. Jeżeli pani zaobserwuje moje losy i to, co robię, akurat można powiedzieć, taką szczęśliwą rękę mam. Tego, kogo popieram, powiedzmy, wygrywa. To, że później dzieje się zupełnie inaczej, no to już wie pani, to nie ode mnie zależy, bo to nie ja otrzymuję władzę, tylko ta osoba, którą ewentualnie popieram. No tak było w 2010 roku z Andrzejem Pałuckim. Do pewnego porozumienia na samym początku doszliśmy. Proszę pamiętać, drodzy widzowie, no... A potem było referendum, nie, ale proszę pamiętać, bo... Ludzie zapominają na dzień dzisiejszy, ale moje, powiedzmy, te dwa główne postulaty. Pierwszy postulat w momencie poparcia Andrzeja Pałuckiego, lewoskręt z ulicy POW. Pani z ulicy POW może dzisiaj skręcić w lewą stronę. Projekt tego, przebudowy jedynki tego nie zakładał i na dzień dzisiejszy, gdyby nie było tego mojego postulatu i gdyby prezydent Pałucki wtedy nie poparł mojego postulatu, to było warunkiem jakby udzielenia poparcia dla prezydenta. Gdyby nie poparł, nie byłoby lewoskrętu. Lewoskręt jeszcze przed drugą turą, jakby prezydent zadeklarował, że wprowadzi, więc poparłem. Po czym no, drugi, powiedzmy, ten główny postulat, zniesienie strefy płatnego parkowania w mieście na czas, do czasu zakończenia... A teraz jakie postulaty prezydentowi Wojtkowskiemu stawiał w zamian za poparcie? Wie pani, bardzo bliskie programy były nasze. Dość zbliżone. Jeżeli pani popatrzy i przeanalizuje mój program, który jest na stronie internetowej z programem Marka Wojtkowskiego, one były bardzo zbieżne. My mieliśmy mnóstwo wspólnych, posiadały te programy mnóstwo wspólnych cech. Ja po tym doświadczeniu z Andrzejem Pałuckim wiedziałem, że musi się pożegnać z tym miastem jako prezydent. Ja to wiedziałem. Dotknąłem, zaobserwowałem. Cudotwórca. Nie chodzi może o cudotwórco coś. Wie pani, jak ja mogę o pani wyrażać opinie, poglądy, mówić, czy pani jest taka, czy pani jest taka. Mogę tylko ewentualnie na temat pani urody się wypowiadać, tak? Bo panią widzę. Ale w momencie, kiedy z panią nie przebywam, kiedy z panią nie rozmawiam, kiedy nie poznam pani wnętrza, powiedzmy, jako osoby, pani poglądów, pani zapatrywań, no to jak mogę powiedzieć, czy pani jest dobra, czy pani jest zła? Poparł pan Pałuckiego w poprzednich wyborach, potem zorganizował pan referendum, które miało go odwołać. Pani redaktor, proszę pamiętać, po 12 miesiącach, znowuż powiem, no nieudanej współpracy, bo to ja miałem wprowadzać tą ustawę. Ja zostałem oddelegowany najpierw do tworzenia administracji zasobów komunalnych, bodajże się dzisiaj tak nazywa. Pani redaktor, tam miało pracować maksymalnie 30 osób. A żałuje pan tego referendum, czy nie? Referendum? Absolutnie nie żałuję. To dało jakby bodziec do wie pani, do konstruktywnego myślenia, do pewnych przemyśleń, do tego, co władza z nami może zrobić. Ludzie się dzisiaj na własnej skórze przekonali, te paręnaście tysięcy osób, że władza jest w stanie jednym ruchem ręki wysłać do nich parę tysięcy policjantów do sprawdzenia, czy oni się podpisali. Pani redaktor, no proszę zapytać dzisiaj prokuratury, co z tym postępowaniem odnośnie tych fałszywych podpisów? No przecież to jest jakaś kpina, ponieważ mówiliśmy o kosztach referendum, ile to kosztuje i tak dalej, ale dzisiaj zobaczmy, ile kosztuje postępowanie prokuratorskie, które absolutnie, gwarantuję pani, no nic nie przyniesie. Jeżeli przyniesie, ja, jeżeli pani pozwoli, to zaapeluję, bo być może zakończyłby to postępowanie ten uczciwy, który złożył ten donos do prokuratury i powiedział, że widział, że około 7 tysięcy głosów jest sfałszowanych, więc pani prokurator dzisiaj po przebadaniu stwierdziła, że być może około 400 osób nie przyznaje się do podpisu, więc no drogi uczciwy, może by zgłosił się do prokuratury czy do mediów i powiedział, jak to rzeczywiście faktycznie było z tym referendum. Nie żałuję, pani redaktor, nie żałuję niczego, co zrobiłem. A nie czuje pan, że to referendum może panu przysporzyć, dać taką etykietkę takiego pieniacza politycznego?
to, co się dzisiaj dzieje właśnie z Pawłem Kukizem, pani redaktor, to, co się dzieje z ludźmi spoza pewnego systemu. Usiłuje się im na siłę przypiąć pewną łatkę, że lecą do koryta, że chcą stołków, że chcą stanowisk, że chcą innych rzeczy. Dlaczego? Ponieważ system się boi. System się boi. Ludzie, którzy pani nawet dzisiaj prowadzi wywiady, nie dzisiaj, ale prowadzi pani wywiady z osobami, które powiedzmy od 20 lat, śmiało mogę powiedzieć, żyją z polityki, żyją z pieniędzy podatników, nie robią nic produktywnie, oni nie wyprodukowali nawet szpilki w swoim życiu. Nie zrobili... Po co Pawłowi Kukizowi to startowanie? Po co Pawłowi Kukizowi? Na jakąś pozycję jest znanym, prawda, wokalistą. Proszę panie redaktor. Co on to robi? Pan go zna, pan z nim rozmawiał. Proszę zapytać tych ludzi, którzy dzisiaj chcą na niego głosować. Po co Ale głosujesz? Tych ludzi jest naprawdę bardzo wielu. Bardzo wielu. Tak, ja się cieszę, bo ludzie mają dosyć. Dosyć, bo znają ten system i znają dzisiaj ten układ. Proszę pani, gdybyśmy mieli tylko mainstreamowe media, gdyby państwa stacji nie było, gdyby innych stacji nie było we Wrocławku, gdyby nie było dostępu do internetu, my byśmy byli, gwarantuję to pani, karmieni cały czas tą papką mainstreamową. I to media mainstreamowe, jedynka, dwójka, mało tego, opłacane przecież z abonamentu, utrzymujące się z pieniędzy podatników, dyktowałyby nam warunki, kto ma dzisiaj być premierem, prezydentem, jaka partia ma rządzić, gdyby, proszę pani, nie wolność pewna medialna. Ja nie mówię, że wszystkie media są wolne, ale istnieją w tym kraju jeszcze media, które są wolne, a już przede wszystkim mamy internet, więc przede tam... wszystkim, a już chciałem właśnie powiedzieć, że przede wszystkim, wie pani, jest Facebook, który został do nas zaimportowany, no powiedzmy z największej demokracji na świecie, ze Stanów Zjednoczonych. Tam ludzie się wypowiadają, tam ludzie piszą, tam ludzie komentują. Bo wie pani, łatwo skomentować dzisiaj osobę, która walczy z pewnym układem. Ośmieszyć go, przypiąć mu łatkę. On nie ma wejścia do telewizji i wyprostowania tego wszystkiego, obalenia tych totalnie idiotycznych mitów. On takiego wejścia nie ma. Ale proszę zwrócić uwagę, posłowie, politycy z pierwszych stron gazet... Ale po co on to zrobił, panie Jacku? Po co Paweł Kukiz, dlaczego on się zdecydował kandydować? Czy to jest tak, że on, nie wiem, poczuł nagle jakąś misję w sobie, czy po prostu... Proszę zwrócić uwagę. Żadna misja Pawła trwa długie lata. Jeżeli pani prześledzi jego karierę, z którą się, no, totalnie utożsamiam, bo takim samym facetem byłem, takim samym chłopakiem w młodości, mając 16 lat, grałem, śpiewałem piosenki o wolności. Dlaczego to robiliśmy? Bo nam było źle w systemie, w tym systemie, który nam zabraniał wszystkiego. Ale on teraz chce być częścią tego systemu. Częścią systemu? No, dlaczego? Jeżeli decyduje się kandydować. System jest zamknięty. Nie można być częścią systemu, dopóki system się nie zgodzi na to. To system cię musi namaścić, to system musi ci pozwolić do tego, żebyś weszła do systemu. Pani zauważy tych polityków dookoła, którzy jak satelity kręcą się dookoła systemu. Ja prywatnie z nimi rozmawiam. Wie pani co? Najbardziej, właśnie tą największą obłudą jest to, że oni zgadzają się ze mną, że politycy chcieliby głosować na Pawła Kukiza. Ale dyscyplina partyjna im absolutnie tego zabrania. Dyscyplina partyjna zobowiązuje ich do głosowania na Komorowskiego, do głosowania na Dudę, pomimo tego, że wielokrotnie, naprawdę, proszę mi uwierzyć, wielokrotnie się z nimi nie zgadzają. Wadą największą tego systemu jest to, że politycy, którzy rządzą nami i wydają nasze pieniądze, są w stosunku do nas nieszczerzy, są nieautentyczni, ponieważ... ciąży nad nimi dyscyplina partyjna, która im niestety każe postępować zgodnie z wolą wodza. Proszę pamiętać, w tym układzie partyjnym to wódz decyduje, czy otrzyma pani jedynkę, czy dwójkę na liście do parlamentu. A dla pani... niektórych jest to być albo nie być, bo przecież znamy całą rzeszę osób, które żyją wyłącznie z bycia w parlamencie. Z bycia politykiem. Nie robienia niczego innego. Proszę pani, gwarantuję pani, że dwójki, jedynki z poprzedniej kadencji, jeżeli w tej kadencji, w tych wyborach, przepraszam, otrzymają piąte, szóste miejsce, to nie dostaną się do parlamentu. Jak pan sądzi, panie Jacku, ile Paweł Kukiz w naszym mieście zdobędzie głosów? Poparcie jest
No bo biorąc pod uwagę fakt, że pan w swojej kampanii wyborczej, pan przecież miał nadzieję na wprowadzenie radnych, prawda, nie udało się, ale dużo pan właśnie mówił o tej potrzebie okręgów jednomandatowych, o tym odpolitycznieniu, odpartyjnieniu może bardziej, prawda, i samorządu, i w ogóle rządu. Paweł Kukiz mówi to samo, przy czym no panu się nie udało. Włocowianie tego nie kupili z jakichś przyczyn. Już, a wie, nie wiem, może pan już wie, jakie to przyczyny, czy może pan ma już jakoś... Czy nie kupili? Pani redaktor, przepraszam bardzo. Nie prowadził pan żadnego radnego. Przepraszam. Pan, tak, to ile pana było w mediach? No przecież wszyscy, którzy obserwują naszą scenę, prawda, tutaj polityczną Włocławka, no to mieli wrażenie, że pan właściwie niedługo to z lodówki im wyjdzie, prawda? Pan był wszędzie, pana było dużo, pan się angażował i był pan jednym z najaktywniejszych. Jedna uwaga, pani redaktor, 4 miesiące przed wyborami nie byłem praktycznie w żadnych mediach. Proszę to mieć na uwadze, być może pani tego nie skojarzyła albo pani tego nie pamięta. Na 4 miesiące przed wyborami nie było Jacka Lebiedzińskiego w mediach. Jacek Lebiedziński, na pewno nie. Przecież ta rozmowa, którą tutaj odbywała się w studiu, na pewno się odbyła wcześniej. Jedna. Dokładnie. Gazety. Jedna na 4 miesiące przed wyborami. Ale pomijam to. Proszę mi pokazać kandydata niezależnego, niezrzeszonego z żadną opcją polityczną i faceta, kobietę, która nie należała do partii żadnej wcześniej, która zdobyła ponad 3000 głosów we Włocławku na prezydenta, tak jak ja. Ja jestem pełen szacunku i podziwu, tak? Dla osób, które zagłosowały na mnie, pomimo tego, że za mną nie stał żaden szyld partyjny, ani ja nie dostałem ani jednej złotówki. Pani redaktor, wie pani, jak trudno jest kampanię prowadzić bez wsparcia partyjnego, bez tych złotówek, bez pieniędzy, tak? Bez pieniędzy. Wie pani, jak to jest trudne, gdzie pani dzisiaj obserwuje i widzi, że każda jedna konferencja prasowa jest organizowana, każda jedna konferencja prasowa partyjna jest organizowana bądź to w biurze poselskim, bądź to w biurze wynajmowanym za pieniądze publiczne. Tam są ludzie, którzy są opłacani z pieniędzy publicznych. Oni w momencie, kiedy prowadzą kampanię i w momencie, kiedy prowadzą konferencję prasową, oni zarabiają. Im nikt nie odejmuje tego dnia, nie traktuje jako urlopu, jako niebycia w pracy. Niestety, ja poświęcając swój prywatny czas na konferencję prasową, na kampanię wyborczą, ja traciłem. Nie prowadziłem działalności. Zniechęcił się pan już do samorządu po tym, co się wydarzyło w pana życiu w ostatnich miesiącach? Byłem trochę, pani redaktor, po wyborach samorządowych trochę zawiedzony całą strukturą. Ja, powiem pani, byłem nawet przygnębiony tym, co się wydarzyło w Komisji Miejskiej, że Komisja Miejska dopuściła do tego, żeby Jacka Lebiedzińskiego na liście do Rady Miasta podpisać mnie jako kandydat do Rady Powiatu. Sąd uznał, że to jest omyłka techniczna, pierwszej instancji. Proszę dzisiaj zwrócić uwagę, mamy 6 maj chyba, tak? I sąd wyższej instancji jeszcze nie rozpatrzył mojego wniosku. Nie wiem, co się dzieje. Naprawdę nie wiem, co się dzieje, pomimo tego, że proszę zwrócić uwagę, że kodeks wyborczy mówi tutaj o terminie 30-dniowym. Sąd powinien zachować termin 30-dniowy, żeby rozpatrzyć ewentualnie apelację. Minęło tyle czasu, że ja już i niektórzy w ogóle zapomnieli, że wybory samorządowe się odbyły. To mnie trochę, wie pani, jakby wystudziło samo postępowanie w wyborach samorządowych, przygotowywanie list, sprawdzanie. Proszę zwrócić uwagę, pani też i cała Polska patrzyła na to. Nie, no to przecież było rzeczywiście żenujące, prawda? I proszę pamiętać, pani redaktor, 5 400 000 nieważnych głosów oddanych w wyborach samorządowych. Mówi pani, że mnie nie poparto. Ja nie mam dzisiaj, bo Państwowa Komisja Wyborcza nie nakazała informowania mieszkańców, z jakich przyczyn zostały oddane nieważne głosy. Bo być może by się okazało, że wszystkie głosy nieważne z dwoma krzyżykami są oddane na Jacka Lebiedzińskiego. Dzisiaj to sprawdzimy? Nie sprawdzimy. Moglibyśmy to sprawdzić, przeglądając karty wyborcze. Ale czy one jeszcze są?
czy one nie są zmielone, czy no tak, one nie są to już jest wytrzenie zniszczone. Oczywiście jakiegoś spisku. A proszę powiedzieć, panie Jacku, bo rozumiem, że zbyt bardzo jest pan zaangażowany i zbyt bardzo pan to lubi, żeby odpuścić. Jakie są pana plany na najbliższą przyszłość? No, najbliższa przyszłość to są wybory prezydenckie 10 maja. Wybory prezydenckie z moim kandydatem. Z moim takim kandydatem od serca, z kandydatem, na którego nie mam dylematu. Tak jak we wszystkich innych wyborach, wie pani, musiałem kogoś ewentualnie popierać. Można powiedzieć tak, ludzie wybierali mniejsze zło. No niestety tak było. Bo musimy pamiętać, że Andrzej Pałucki otrzymuje w pierwszej turze 11 tysięcy głosów, Marek Wojtkowski otrzymuje w pierwszej turze 11 praktycznie tysięcy głosów. Są, można powiedzieć, idą łeb w łeb, tak? Dopiero druga tura rozstrzyga wszystko. Rozstrzyga wszystko, dając zwycięstwo kolosalne Markowi Wojtkowskiemu. Ludzie mieli dosyć pewnej opcji. Także mówię, no na dzień dzisiejszy wybory prezydenckie, 10 maja, Paweł Kukiz, i pójdę z takim, chyba nie, czystym sumieniem. Nie będę wybierał mniejszego zła. A jeżeli chodzi o Popławek? W pierwszej turze i oddam z czystym sumieniem głos na Pawła Kukiza 10 maja. A Włocławek? Czy nadal myśli pan, żeby jakoś się angażować w samorządzie Włocławka, w życiu politycznym? Myślę, że tak. Wie pani, no jestem takim facetem, jeżeli mi sił starczy i zapału, że nie odpuszczę w momencie, kiedy będzie działa się nam krzywda. Jestem stąd. Jeszcze ja cały czas to powtarzam z uporem maniaka, tak? Ja jestem stąd, to wie pani, tak jakby ktoś do pani przyszedł do domu i zaczął cokolwiek niszczyć albo przestawiać pani meble niezgodnie z cyklem naturalnym nawet, tak? Jeżeli będzie krzywdziło się mieszkańców, jeżeli nadal mieszkańcy będą upokarzani i będą lekceważeni, tak jak byli przez, proszę mi wierzyć, przez prawie 20 lat, jak będą likwidowane zakłady pracy, jak będą ludzie stąd wyjeżdżali, bo nie będą tutaj widzieli przyszłości, to będę walczył o to miasto. Będę walczył o to miasto, o mieszkańców, przede wszystkim o mieszkańców. Wie pani, cały czas mi po głowie chodzi przecież park Henryka Sienkiewicza, cały czas nie ma rozmów zupełnie ewentualnie z Energą, a to przecież na naszym terenie tutaj w Osławskim stoi i ta ma. Mnóstwo pomysłów mam, zresztą mówię, no one są nawet opisane w moim programie. Jeżeli ktoś by tylko chciał skorzystać z moich podpowiedzi, z mojego doświadczenia życiowego chociażby, bo to jest bardzo ważne. Wie pani, nie tyle szkolne, nie tyle uczelniane, nie tyle profesorskie i tak dalej, co doświadczenie życiowe. Ja tutaj zaczynałem, tak jak może pani wie, albo nie, na ulicy 3 Maja, która dzisiaj jest. A ktoś chce teraz korzystać z pana doświadczenia? Ma pan takie wrażenie, czy nie? Tak. Tak, ja nie mówię o władzach Włocławka, tak? Nie mówię. Młodzi ludzie. Wspaniały mam kontakt z młodym pokoleniem. Z młodym pokoleniem, z pokoleniem moich dzieci, tak? 26, 25, 24, 30 latków. Wspaniale się rozmawia. Rozumieją, czują i też im jest żal tego, że muszą wyjeżdżać. Pani redaktor, ostatnio byłem na weselu, gdzie mówię 60% osób gdzieś, nie skłamię, powiem 50%, połowa młodych ludzi to były osoby, które przyjechały właśnie na to wesele z zagranicy, tak? Bo pracują za granicą. I proszę mi wierzyć, rozmawialiśmy, siedzieliśmy przy stole, płaczą. Oni chcą wracać, oni chcieliby mieć tutaj dom, chcieliby mieć tutaj rodzinę. Są zdolni, pracowici, pracują tam, dorabiają, powiedzmy, obcy kapitał. Czy tak to ma być? Czy tak myślę, że ktoś sobie gdzieś tam na górze ten układ, o którym mówię, wie pani, który chce właśnie rozbić Paweł Kukiz, sobie tak to wymyślił, że my młodzi mamy wyjeżdżać za granicę i tam opiekować się ewentualnie starzejącym pokoleniem Holandii, Belgii, Niemców? Pani doskonale wie, ja jak byłem 20 lat temu, proszę mi wierzyć, z wielkimi oczami patrzyłem na holenderską rodzinę starszych osób, które miało 6 jamników. Mówię, jak to 6 jamników? Jak wy to utrzymujecie? No i padła szczera odpowiedź. Wiesz, taniej nas jest utrzymać 6 jamników niż dzieci. Nie mieli dzieci, rodzina bezdzietna, ale no niby miłująca, kochająca zwierzęta, spędzająca z nimi mnóstwo czasu, wolała mieć 6 jamników, aniżeli własne dzieci. Boję się tego, że nasze dzieci będą im potrzebne do tego, żeby szklankę wody, herbatę bądź zupę na starość im podawać za euro.
a nie złotówki. I boję się tego, że ludzie starsi, renciści, emeryci we Wrocławku, w Polsce właśnie nie będą mieli od kogo otrzymać tej szklanki wody na starość, bo ich dzieci, ich wnuki będą niestety opiekowali się ludźmi starszymi z zachodu. Pani doskonale wie, ja wiem, w Polsce wiek emerytalny 67 lat, a w Niemczech obniża się go do 63. Jest jak jest, panie Jacku. I na pewno go obniżą, tak? Dziękuję serdecznie za rozmowę. Ja bardzo dziękuję, dziękuję państwu. Przypomnę, moim państwa gościem był Jacek Lebiedziński, wrocławski przedsiębiorca. Koordynator akcji Zmieleni.pl. 10 maja Paweł Kukiz, pani redaktor, tak? 10 maja wybory.